musi być światło. Nie, to i tak jest za mgłą. Oddaj się. Nawet niepotrzebnie, Sabinka, weź odsłoń to okno. A ja nic nie dotknąłem. Aha, a już słuchaj. Mama to była! Mama. Ojojojojojoj. Ajajajajajajaj. Nie świecić już? No tak, nie. Nie no, daj im jeszcze pić. Czekaj, jeszcze szklanki im daj. Byłam szklanki, nie widzisz? I jakiś tam coś do picia. Ile? 100 lat? 10. Już 10? 10. Synuś, nie podpieraj się, wyprostuj się. 6 lat Mateusz kończył, no starszy. To jest straszny chłop na te 6 lat. No, wyrósł. No, na te 100 lat. Hej, baby! O, gdzieś się zapowietrzył. Nie ten problem, Mateusz jest stary. A ty chodzisz z Mateuszem do szkoły? Nie, nie chodzi polami, do klasy. Ja z nim chodzi. No który Mateusz pierwszy? Co? Mateusz pierwszy. Ja zawsze, ja byłem zawsze. Do trzeciej ile? Nie mam 2 marca, ale w poniedziałek się do nie trzeciej ile? Popatrz, jak Kaczmarek przyjechał, to się rozgląda, bo to wiesz, dziwi go wszystko. Trzeba by tą pajęczynę trochę obnieść. A to trzeba wyrzucić, mój syn. Mówi, że to trzeba wyrzucić. No, ale że tam im sobką maleczą. Moje! Nie twoje. Ja chcę Pepsi. No daj, to ja cię sfilmuję z tym, ze synem. Puszcza. Dobra, tyle, chodź. Wyprostuj się, chłopczy. No. Ale ja muszę tu siadnąć, żeby zniknąć wszystkie pieniądze. No. Co musisz? No to nie, no to jeszcze sobie siądziesz. Wstaniesz na siedząco. No, ile? No i ale to... 3, 4! Za! Sto lat nie żyje, żyje nam. Sto lat nie żyje, żyje nam. Jeszcze raz, nie żyje, żyje nam, nie żyje nam. Niech mu gwiazda pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie. A kto zdrowia nie wypije, niech się pod stół skryje. A kto zdrowia nie wypije, niech się pod stół skryje. Pójdź tam na pół i ja to wezmę sobie jedną połowę. A Mateuszowi tutaj najładniejszy taki z pomarańczką, tak? A ty już masz, tak? Z tym gówienkiem na środku? A nie, to jest wisienka. Myślę, że to jest gówienko. Gołąbek przetrudny. To przyniosę tam dla. Za ten wujek to ci robi smaka, nie? Właśnie to nie wiem, czy wiele większe od ciebie, nie? No jeszcze większy, tylko że on jest troszkę przygarbiony. To dla Mateusza, bo on najlepiej widzi. Nie? Tak? No, proszę, proszę. Ja sobie muszę tam ręką sięgnąć, posypię sobie tymi... O, kameruję! Kameruję! Ja od Mateusza sobie posypię tymi takimi... Tymi, nie wiem, co to guziczki są, czy co? Ale nawet się fajnie połyka te guziczki. Tam są tamtej szansy. Dlatego, że jak pójdzie za to załatwiać, ja tu odkibę te guziczki. Mateusza, Mateusz za chwilę wyjdzie na pole, ja zamknę drzwi i wtedy sobie dopiero tam porządzę. To jest dom. Co? Ale masz jeszcze na górkę, zamknij szafkę, no nie? Mateusz, ktoś puka do ciebie. Ktoś puka do ciebie, Mateusz. Nie, jedzcie, dzieci. Żyjcie to! No jak ty mówisz? Tak jak
Już. Dobry wieczór Państwu. Teraz będzie film pod tytułem... Aha, Zabójca z szaloną bronią. Dziękuję. Daj pieniądze. Bo na tydzień nie szale. To takie na ulicach. Moja w domu śpi. To takie na ulicach, co? Ciąg filmu Morderca i jego szalona broń. Morderca! Jeszcze? Już. Nie chcieli, żeby się dowiedzieli gminy. Wiemy, jest jego wóz. Na instancję tego znajduje się w hotelu. Kasiu, posuń się troszkę. Jo. Bierzcie go. Obszukać broń. Do szpitala. Kameruje teraz jego wóz. Dziewczynki. To są jego dzieci. Mi z Polonie. Dobra, dzień dobry Państwu. Dziś... To był już ostatni odcinek serialu. Teraz zapraszamy na wybory Miss. Witamy Państwa na Miss Polonia 91. Proszę się patrzeć. Proszę Państwa, oto dwie dziewczynki. Miss Polonia, którą wybierzemy, okaże się. Prosimy, proszę Państwa, prosimy kamerę skierować na dziewczynki. Jest dokładne. Proszę Państwa, jak się nazywasz? Kasia.